Pan profesor Marek Białokus z Uniwersytetu Opolskiego. Zapraszam pana profesora. Szanowni Państwo, zgodnie z czasem zostały mi 2 minuty. Nie. Dobrze, to wykorzystam 5. Proszę Państwa, dokładnie w ubiegłym roku obchodziliśmy 20. rocznicę. Czego? Pomysłu, który parlamentarzyści zrealizowali po 10 latach, jak uchwalili w regulaminie Sejmu to, że istnieje taka możliwość, żeby rok miał swojego patrona. I dokładnie w 2001 roku mieliśmy po raz pierwszy w historii naszego parlamentu, konkretnie Izby Poselskiej, Sejmu, taką sytuację, że było 2 patronów. Był to Ignacy Jan Paderewski i prymas kardynał Stefan Wyszyński. Na sali w większości są osoby, które pamiętają, że wówczas używaliśmy takich kart do telefonu, które się wsuwało. Jedna z pierwszych takich kart to była właśnie karta, na której był Ignacy Jan Paderewski, a na odwrocie była informacja o tym. W wielu domach jeszcze, jakbyśmy poszukali, możemy to znaleźć. Skąd w ogóle sam pomysł i co się z nim zadziało? Z mojej perspektywy, jako historyka również pamięci, jest to bardzo cenna inicjatywa. Jak popatrzymy na statystykę, to od wspomnianego 2001 roku, choć zgodnie z regulaminem Sejmu zawsze jest tak, że to rok wcześniej, pierwotnie miało być to do 30 kwietnia, później zostało to zmienione i przesunięte to zostało na koniec października, posłowie w liczbie 15 mogą zgłaszać kandydatury. Początkowo wyobrażano sobie, że będą to osoby, dlatego też na początku mamy właśnie postaci. Z czasem dołożono do tego wydarzenia, takie jak choćby powstania wielkopolskie, powstania śląskie, ale dołożono również ideę. I kiedy Senat nie chciał być gorszy 5 lat później, to w 2005 roku uchwalił, że rok 2006 będzie rokiem języka polskiego. Od tego czasu ktoś mógłby powiedzieć, że mamy hiperinflację, ale z drugiej strony ja bym powiedział, że to nie jest hiperinflacja, tylko to jest zainteresowanie. I to jest właśnie w kontekście budowania tożsamości, czyli tematu naszego spotkania. W temacie pojawia się wymiar regionalny, lokalny i kontynentalny. W przypadku polskiego parlamentu i Sejmu i Senatu powiedziałbym, że mamy do czynienia z bardzo istotnym elementem. Ja go ani nie przeceniam, ale też go nie lekceważę, tak jak to robią niektóre osoby, mówiąc, że to nie ma żadnego znaczenia. Podam Państwu konkretny przykład. Verba docent, exempla trahunt. 2019 rok, sierpień, dworzec główny w Opolu. Nie można wsiąść do pociągu. Udało mi się z synem wsiąść. Pociąg przejechał przez miasta Górnego Śląska, między innymi Gliwice. Zawsze ludzie nie mogli wsiąść. Dlaczego? Bo jechali na 15 sierpnia na paradę, która odbywała się pod Muzeum Śląskim, gdzie 100 tysięcy ludzi przyszło, żeby zobaczyć to, co standardowo odbywało się w Warszawie. Dlaczego uroczystości zostały przeniesione? Bo była 100. rocznica pierwszego powstania śląskiego, ale w 2018 roku Sejm uchwalił, że rok 2019 będzie rokiem powstań śląskich. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, militaryzacja. No to mamy po 2 latach, po 3 latach sytuację taką, gdzie lekceważenie tego wymiaru wojskowego dzisiaj się na nas mści i nadrabiamy w bardzo szybkim tempie zaległości. Ale jest jeszcze jeden ciekawy wymiar. Ja posługuję się przykładami, podam Państwu liczby, pamiętając o czasie, którym dysponuję. W związku z tym, że parlament to Sejm i Senat, a jak wiemy w obecnej kadencji istnieje różnica między jedną izbą a drugą wynikająca z podziałów politycznych, Senat w 2020 roku nie chciał być gorszy i uchwalił, że rok 2021 będzie również rokiem powstań śląskich. Więc mieliśmy na przestrzeni 3 lat, od 2019 do 2021, 2 razy rok powstań śląskich, raz uchwalony przez Sejm, raz uchwalony przez Senat. Czy to źle? Nie. Z punktu widzenia ilości przedsięwzięć i imprez, i również naukowych, i mówię to w kontekście budowania tożsamości, bo o wiele łatwiej jest nam jako historykom wystąpić, czy to do władz samorządowych, czy to do wojewody, czy jakichkolwiek instytucji, mając takie wsparcie w postaci uchwały. A te uchwały najczęściej podejmowane są jednogłośnie, z niewielkimi tutaj niuansami. Był spór w roku 2012 o rok powstania styczniowego, gdzie wówczas Platforma Obywatelska była przeciwna. Udało się to zrobić później. Był spór o Marię Konopnicką. Ostatecznie udało się to zrobić, ale w większości, jak Państwo patrzycie na dyskusje, które toczą się w Komisji Kultury i Środków Przekazu, gdzie zgodnie z regulaminem Sejmu to jest procedowane, to mamy tutaj pełną zgodę.
Kapitalnie to było widać w ubiegłym roku, kiedy odbywały się prace nad uchwaleniem roku 2022 jako roku Józefa Wybickiego, czyli twórcy polskiego hymnu. Okazało się, że pomysł pojawił się w ugrupowaniach zarówno opozycyjnych, jak i koalicji rządzącej w Polsce, a inicjatorem było Bendomino, czyli Muzeum Hymnu Polskiego. I udało się znaleźć zgodę. Jeden jedyny poseł, który w Sejmie był przeciwko, to poseł Konfederacji, pan Sośnierz, ale jak sprawdziłem, to on w tym dniu praktycznie na wszystko głosował na nie. Także nie wiem, w czym mu przeszkadzał Wybicki, ale miał takie podejście. Stał lewą nogę. Tak to wyglądało. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o statystykę, bo to może być dla Państwa interesujące, otóż Sejm od wspomnianego 2020 roku, kiedy uchwalił, a w 2001 roku obchodziliśmy, wyróżnił w ten sposób 63 postacie, 10 wydarzeń i 6 idei. Senat 25 postaci, 6 wydarzeń, 16 idei i jedno miasto. Konkluzja. Mówiąc o budowaniu tożsamości, bez wątpienia na poziomie ogólnopolskim, centralnym, państwowym i narodowym, mamy uchwały jednej i drugiej izby, które dają możliwość w sposób godny upamiętnić, począwszy od postaci, przez wydarzenia i przez ideę. Problem tylko polega na tym, że w natłoku informacji, która dzisiaj na nas spada, my te rzeczy bardzo często, no właśnie, gdzieś lekceważymy. I posłużę się badaniem, które przeprowadził profesor Nijakowski, który zapytał trzy panie dyrektor, poprzednią, urzędującą i taką, która w trakcie zastąpiła Muzeum Śląsko-Opolskiego, czy one wiedzą, że rok 2019 jest rokiem powstań śląskich. I wszystkie zgodnie stwierdziły, że o tym nie wiedzą. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest też kamyczek do ogródka tego, że nie wystarczy uchwalić, ale trzeba też zadbać o to, żeby taka informacja dotarła do szerokiego grona odbiorców. W kontekście budowania tożsamości jak najbardziej warto z tych elementów korzystać, nawet jeżeli jest tak, że w pierwszym roku, jak uchwalił Sejm, i to ostatnie zdanie, były tylko dwie postaci, teraz mamy już po 5 postaci w każdym roku, jeżeli Senat, który uchwalił tylko rok języka polskiego, również w ostatnim roku uchwalił kilka postaci. Nawet jeżeli będzie ich więcej, to zawsze znajdzie się środowisko lokalne, regionalne, które będzie zadowolone, ukontentowane, mające właśnie taki oręż i argument, że na poziomie centralnym, na wiejskiej, posłowie i senatorowie pochylili się, żeby docenić. I czasami są to postaci nie z pierwszych stron podręczników, tylko te mniej znane, ale właśnie dzięki takim uchwałom mają szansę zaistnieć. Dziękuję bardzo.